pamiętajcie, sklep, w którym w tej chwili się znajdujemy, to nasze nowe otwarcie. Po 5 latach zdecydowaliśmy się przenieść naszą siedzibę do Siechnic, tuż pod Wrocławiem, na nowy lokal. Lokal ten to powierzchnia 600 metrów kwadratowych. Pięć lat temu, otwierając pierwszą placówkę, mieliśmy tylko i wyłącznie na myśli karpia i produkty związane z połowem karpia. To, co w tej chwili dzieje się na rynku, spowodowało taki rozrost masy towarowej, że my tak naprawdę nie byliśmy w stanie pokazać więcej niż 15-20% tego, co mieliśmy na magazynie. Tutaj zrobiliśmy wielki krok do przodu, to rozmach, wystawy, ekspozycje, praktycznie wszystko można dotknąć. O wszystkim się można tutaj dowiedzieć, są bardzo fachowi sprzedawcy, a dodatkowo zrobiliśmy tutaj działy spinningowy, sumowy, morski, fiderowy. Jednym słowem, jest to pełnowymiarowy, prawdziwy sklep wędkarski. Oczywiście nie zapominamy o internecie. Cały czas Bitebox to również bitebox.pl na internecie. Oferta obecnie karpiowa jest coraz szersza, ale na pewno z końcem tego roku planujemy wprowadzenie całej oferty wędkarskiej, czyli i spinningu, i federa, i morza, i suma do internetu. Bitebox w tej chwili również w internecie to będzie potężny sklep wędkarski. Wszystkich naszych gości chcieliśmy oficjalnie bardzo przywitać w progach naszego nowego sklepu. Uroczyste otwarcie. Na to uroczyste otwarcie postanowiliśmy jako wędkarze złamać wędkę, a nie przeciąć stęgę. W związku z tym połamania kija. Na szczęście! Uwaga! Na wejściu do naszego sklepu macie całą prezentację, 9 metrów kołowrotków, główna lada, kasa sprzedażowa. Potem przechodzimy na dział karpiowy, to co jest naszym oczkiem w głowie, firma Rich Monkey, chodźcie sami zobaczycie. Mamy tutaj całą prezentację Rich Monkey, idziemy, poprowadzę was, zrobimy taki obchód sklepowy, chodźcie. Tu jest naszych 8 boksów tematycznych, pierwszy 3,5 metra szeroko, 3 głęboko, pod spodem wystawa trackera, na górze ich najlepszy namiot i tak w każdym boksie to samo. Po trackerze jest Fox. Przyjrzała podbierak nasza jest gdzieś tutaj? Wszystko jest. Ale gdzie jest? Potem Nash. Solar. Miwardi. I nasza rodzinna podwrocławska firma. Pozdrawiam Paweł, Tandem Bites. Przechodzimy, tutaj na końcu sklepu jest cały Method Feder. Zanęty różnych firm, aż trudno wymienić ile to jest, ale karpiarze będą mieli teraz frajdę, bo tu jest wasze Eldorado. 25 metrów regałów karpiowych. Począwszy od Undercarpia, Anakondy, przez wszystkie rozmaite firmy, Gardner, Catran i tak dalej. Po prawej stronie mamy przynęty, dynamit, solar, Sissy Moore. Z tego co mi powiedział właściciel Ian Moore, mamy najszerszą wystawę, czyli oferty Sissy Moore'a w całej Europie. Także zapraszam, dla każdego coś dobrego. Solar, Carpras. Nash, Fox, Korda. I przychodzimy tutaj. Wędki spinningowe i coś nowego, czego w Biteboxie wcześniej nie było. Dział spinningowy. Mnóstwo woblerów, gum. Coś, co my wcześniej nie za bardzo wiedzieliśmy, ale zainwestowaliśmy w pracowników, wiedzą, co się sprzedaje. Zwłaszcza tutaj, że my jesteśmy pod Wrocławiem. Dookoła mnóstwo żyrowni, rzeka Odra. Także tego jest bardzo dużo. Zapraszamy do nas po ten dział. Po wędkarstwie spinningowym jest wędkarstwo morskie. I na samym końcu sum oraz taki dział spławikowy. Jestem pewien, że każdy znajdzie coś dla siebie. Zapraszamy, jesteśmy czynni codziennie od 9 do godziny 18, w sobotę do godziny 15. Pamiętajcie, hala Yellow Tomato. Wchodzimy głównym wejściem, nie tym, które jest oklejone naszymi banerami, bo to jest nasz magazyn. I cóż, do zobaczenia u nas w sklepie. Witam wszystkich, otwarcie sklepu Bitebox, Siechnice Opolska 20, nowy punkt we Wrocławiu. Ogromny sklep z możliwością zobaczenia wszystkich produktów.
również naszej marki, firmy Miwardi. Cały biwak, kołowrotki, wędki, spożywka, akcesoria. Zapraszamy wszystkich, naprawdę warto. Witajcie serdecznie i tak widzimy się właśnie w nowym sklepie w Buyboxie, blisko Wrocławia, ale zupełnie można powiedzieć, że we Wrocławiu. Mega klimat, mega miejsce do tego, żeby je odwiedzić, bo znajdziecie tu naprawdę bardzo dużo asortymentu, nie tylko naszego, ale przede wszystkim naszego Trackera, Cygneta i Aqui Products. To co widzicie za mną to ścianka Nesha, trudno się dziwić, firmę reprezentuje, ale uwierzcie mi, tutaj ilość akcesoriów, ilość sprzętu jest naprawdę imponująca i zachęcam każdego, kto mieszka nie tylko w okolicy, ale w ogóle w Polsce, żeby ten sklep zobaczyć. Jeżeli chodzi o Nesha, akcesoria, przynęty, namioty, torby, wszystko co potrzebujecie, na pewno znajdziecie tutaj u chłopaków w Whiteboxie. Serdecznie Was zapraszam, na pewno nie będziecie zawiedzeni. Jestem pod wrażeniem, jednym słowem. Sklep na bardzo wysokim poziomie. A jak tam emocje już opadły po World Cup Classic? No, powoli schodzą. Ogromny sukces nasz i całej reprezentacji Polski. Jeszcze mnie to, jak to się mówi, trzyma. Jestem pod wrażeniem. Brawo, Krzysiu, brawo! Były szanse na zwycięstwo, czy to dlaczego? Powiem, szanse jak zawsze były, ale po prostu wykorzystaliśmy to, co mieliśmy. Więcej brań de facto nie było. Mieliśmy 5 karpi na macie, 7 sumów. Nie było, po prostu ostatnia noc nie zrobiła nic, nie dostaliśmy żadnej ryby. Ale i tak wielkie gratulacje. Dziękuję ślicznie. Jakie wrażenia z wizyty w sklepie? No ogólnie pięknie wystrojony, dużo towaru, obsługa super. Myślę, że wielka przyszłość przed nowym sklepem. Sklep jest total szok. Nie byłem tutaj jeszcze, widziałem parę zdjęć. No jest ogromny. Jest pełen wybór. Regały są tak ustawione, że szukając jakiejkolwiek przynęty, można sobie znaleźć to, co się chce. Można porównać, powąchać, spróbować. W Niemczech byłem w wielu sklepach karpiowych. W Holandii. Ale czegoś takiego jak tutaj to jeszcze nie widziałem. No świetnie. A teraz tak, wrażenia. No już... Może troszeczkę nie na gorąco, ale po paru dniach tego, co się zdarzyło w tym roku na World Cup Classic. No World Cup Classic w tym roku, jak sobie tylko przypomnę, to od razu mam gęsią skórę na rękach. To było coś niesamowitego. Pierwsze to mieliśmy szczęście w losowaniu. Grześ wylosował. Grześ, pozdrawiamy twoje złote jajka, jak to mówił Karol i ja. Wylosował w miarę dobre stanowisko, w którego można było złowić ładne ryby. Pierwsza noc przy danej pogodzie dała nam 3 duże w miarę ryby, które dały nam podium. Następne dni powodowały to, że ryba uciekała na głębszą wodę i nie mieliśmy szans złowić nic większego. Dlatego wiedzieliśmy, że pierwsza doba należy do nas i tylko dzięki tej dobie możemy coś osiągnąć. No, tak czy inaczej, wielkie gratulacje. Zawsze to powiem szczerze tak, jesteśmy szczęśliwi, że w ciągu tej doby i tak krótkiego czasu udało się nam osiągnąć tak wiele. To było coś niesamowitego. Ta noc to był jak sen, z którego się nie chcieliśmy obudzić, ale niestety następnego dnia brak brań i noce, gdzie były po 2-3 ryby małe, no niestety obudziły nas i napawały nas cały czas nerwami, na której pozycji w końcu wylądujemy. Generalnie praktycznie cały rok żyliśmy tym, żeby tam pojechać, no i pojechaliśmy. Losowanie, jak okazało się, szczęśliwe. Ja byłem mega zadowolony, chłopaki gdzieś tam byli nastawieni troszkę sceptycznie, ale popływaliśmy, zobaczyliśmy, co się dzieje. Stanowisko uważam, że mieliśmy bardzo dobre. Wiedzieliśmy, że albo tam nie połowimy nic, albo połowimy duże ryby. No i udało nam się złapać pierwszą rybę, mieliśmy 20 kg w trzeci dzień. Po 5 dniach mieliśmy 29,800 Big Fisha zawodów. Więc no, emocje nie do opisania, nie pamiętamy praktycznie nic z tego momentu, dopiero na filmikach gdzieś tam sobie odtwarzaliśmy, oglądaliśmy, jak to wszystko wyglądało. No, generalnie impreza mega, już za rok chcemy też jechać. Dobrze, jakie wydarzenia otwarcia sklepu? Mega sklep. Tutaj z chłopakami się znam już troszkę czasu, więc jakby też dostałem zaproszenie, żeby przyjechać, zobaczyć to wszystko. Asortyment pełen, mega. Wielkościowo, no, jak widać, polecam.